Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Główne przesłanie tej ustawy jest następujące. Chcecie państwo nakręcać koniunkturę, zwiększając popyt i przekazując kilkaset złotych miesięcznie Polakom, a to przede wszystkim będzie zwiększać dziurę budżetową. Przypomina mi to trochę chęć zostania filantropem na kredyt, na którego zresztą spłaty nie ma w budżecie pieniędzy. Wasz flagowy projekt Rodzina 500+, pierwotnie miał kosztować 13,5 miliarda, jednak po ocenie skutków regulacji będzie to 3 700 milionów więcej niż zakładaliście. Skąd w takim razie chcecie wziąć na to pieniądze, skoro źródła, które są zapisane, wcale nie gwarantują przychodów, które pokryją w 100% te potrzeby? Jednym ze źródeł sfinansowania tego programu jest wdrożenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. W tej ustawie założyliście, że te wpływy wyniosą 2 miliardy złotych. Jednak pytam się, czy są to realne wyliczenia, czy tylko wróżenie z fusów, bo żadne ustawy i żadne dokumenty w tej sprawie nie zostały przedstawione. Dlatego proszę o odpowiedź, w jaki sposób będzie to wyglądać i na jakiej podstawie te 2 miliardy zostały oszacowane. Dziękuję uprzejmie.